Danuta Zielonka, zastępca prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich i jednocześnie dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Churalnej imienia Feliksa Nowowiskiego w Barczewie. Festiwal organizowany jest już po raz 13, czyli pierwsza edycja odbyła się w 2002 roku. W tym roku na festiwal zostało zakwalifikowanych 16 chórów. Przyjedzie uczestniczyć będzie w festiwalu 15. Mamy nadzieję, że wszystkie dojadą, bo z chórami to różnie bywa. Czasami coś, jakiś wypadek losowy. Festiwal może się odbyć dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, oczywiście Urząd Miejski w Barczewie i Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto od wielu lat mamy sponsorów, którzy każdego roku większe czy mniejsze kwoty wpłacają na organizację festiwalu. Założeniem festiwalu jest upamiętnienie postaci i utworów Feliksa Nowowiskiego, wielkiego polskiego kompozytora, pedagoga, organisty, wielkiego Polaka, urodzonego właśnie w naszym mieście. I poprzez organizację festiwalu, poprzez koncerty towarzyszące, jakie odbywają się podczas festiwalu, a jest ich ponad 30, odbywają się one na terenie gminy Barczewo, powiatu olsztyńskiego i w Świętej Lipce, tam gdzie Feliks Nowowiejski pobierał naukę. W ten sposób docieramy do dzieci i młodzieży szkolnej, docieramy do osób dorosłych, które ze względu na miejsce zamieszkania, ze względu na sytuację finansową, nie zawsze mogą dotrzeć do większych ośrodków i posłuchać muzyki churalnej. Dzieci biorą wzór, bo w chórach występują nie tylko przecież osoby dorosłe, ale tam młodzież akademicka, dzieci ze szkół średnich i z szkół muzycznych, więc to jest taki bardzo pozytywny przykład dla naszej młodzieży. Przede wszystkim są to chóry amatorskie, takie jest nasze założenie regulaminowe. Muszą obowiązkowo wykonać 5 utworów z różnych epok, i w tym obowiązkowo jeden utwór Feliksa Nowowiejskiego. Jury jest 4-osobowe. Przewodniczącym jury jest pan Milano ze Słowacji, z Bratysławy i 3 profesorów, pani Elżbieta Wtorkowska z Bydgoszczy, Waldemar Górski i pan profesor Benedykt Błoński, jednocześnie dyrektor artystyczny festiwalu. Nie zawsze jest taka możliwość wysłuchania tylu chórów na bardzo wysokim poziomie, więc zapraszam do Barczewa w dniu dzisiejszym od godziny 17:45 będzie rozpoczęcie przy Szkole Podstawowej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Następnie wszystkie chóry zaprezentują się w Kościele Świętej Anny w Barczewie. Jutro przesłuchania rozpoczynają się od godziny 9:30, trwać będą do godziny 17:00 i w sobotę od godziny 10:00 do godziny 11:30. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.